Szczęśliwy Mateusz Gamro dla portalu Fight Sport. Mateusz, jesteś zadowolony dzisiaj z swojego występu? Jestem zadowolony, bardzo zadowolony, nawet potrójnie. Z tego względu, że wygrał również mój przyjaciel Borys i wygrał Karol Bedor, który również u nas przygotowywał. Także jestem potrójnie szczęśliwy. Nie była to łatwa walka dla Ciebie, prawda? No nie była to łatwa. Był to bardzo wymagający zawodnik, choć przyznam, że spodziewałem się troszkę więcej po nim, chociażby w stójce. Że będzie bardziej agresywnie, że w tej stójce więcej tych wymian będzie, no ale tak się podróży. Te obalenia to były takie zaplanowane, że chciałeś podkreślić każdą z rund obaleniem, zapunktować i spróbować, powiedzmy, zrobić wrażenie na sędziach? Czy raczej myślałeś o tym, że po którymś z obaleń zdołasz zakończyć tą walkę przed czasem? Bardziej myślałem w tym drugim kierunku, że przewrócę Andrego i uda mi się gdzieś go skończyć, choć później w walce nie myślałem już o skończeniu, tylko bardziej jak już przewrócić, żeby punktować i ewentualnie Grand Pandem gdzieś tam go przycelować dobrze. Mateusz, jak Ci się podobała dzisiaj gala? Jakie wrażenia masz po tej gali? To jest Twój drugi występ na KSW. On jest różny od tego pierwszego? Nie wiem, czy różny, ale bardzo, bardzo mi się podobała gala. Uważam, że była udana. Jak każda w sumie gala. Jest bardzo dobrze zorganizowana pod względem technicznym, jakże organizacyjnym czy zawodniczym, także super. Ktoś szczególnie Ci tu przypadł do gustu dzisiaj? Borys, knockoutem. Dziękujemy bardzo. Mateusz Gamro dla portalu Fight Sport. Dziękuję bardzo, Mateusz. Dziękuję bardzo.